Wszyscy komicy, wszyscy stand-uperzy uważają, że akurat widownia stand-upowa jest zajebista. To jest najbardziej inteligentna widownia na świecie. No, to są same omnibusy. Jądro inteligencji polskiej, czy z koła, czy skądkolwiek, wszyscy przyjeżdżają. Tu się chcą osiedlać. Wiecie jak jest. Nie oszukujmy się. Tak naprawdę ktoś z was tutaj jest najniższy, ktoś z was jest najgrubszy i ktoś jest z was najbardziej zjebany. I wiem, że teraz część ludzi, no może byś ty widział przy szatni, co się działo, stary, że dużo takich jest. I wiem też, że nikt nie pomyślał o sobie. Nie było ani jednej osoby, która zrobiła, oho, namierzył mnie. Panie, bo ja myślę sobie, że nikt z nas nie lubi frajerów, dupków, idiotów, buraków, wieśniaków, takiego typu ludzi. Jakby, jestem pewien, że gdyby amerykańscy naukowcy wymyślili taki guzik, że jak się go wciśnie, to tacy ludzie znikają ze społeczeństwa. Nie wiem, zasysa ich kosmos czy coś takiego. To zastanawiam się, kto pierwszy miałby odwagę wcisnąć guzik. Ja, kurwa, jebać wieśniaków, no. Jest, słuchajcie, to jest tak, patrzę na ludzi i myślę sobie, Jezu, ludzie są straszni. A potem nie wiem, gdzie się spieszę, wbiegam do autobusu, próbuję się wcisnąć i widzę, jak facet patrzy, kierowca, w lusterko i mówi, Jezu, ludzie są straszni. I tak dziennie jesteśmy ileś razy po dwóch stronach barykady. No koleś zapierdala przez osiedle 70 na godzinę, no debil, no! Ale ja to się akurat spieszę. Ja wiecie, kiedy sobie uświadomiłem, że jestem strasznym burolem? Ja zawsze sobie kupuję te same koszulki. Ten sam rozmiar, kolor, firma, wszystko zawsze to same. I ostatnio kupiłem sobie dwie i nagle zobaczyłem, że trochę są cieńsze i jedna jest lekko krzywo uszyta. Mówię, co jest? Będą mnie kurwa na kasę robić? Dobra, piszę maila do tej firmy. I tam, że tam skandal, że chuje, że coś tam, wiecie. Takie tam rzeczy sobie wypisywałem. Argumenty. No więc... tego się nauczyłem z telewizji, że to są argumenty, więc ją muszę wypisywać. I wiecie co? I nagle przestałem, mówię, kurwa, uświadomiłem sobie, jakim jestem burolem, że do jakby napisania tego maila skłoniło mnie to, że tam koszulka jest trochę cieńsza i lekko krzywo uszyta, ale nie to, że jest szyta przez dziecko w Bangladeszu. To mi, kurwa, nigdy nie przeszkadzało. Z tym miałem zawsze luz. No sorry, ale jak ktoś 18 godzin na dobę szyje koszulki i nadal nie potrafi, niech umiera. Fajnie, bo wszyscy o tym wiedzą, cały świat wie, że jest jakiś wyzysk, że coś, ale wiadomo, trochę pożartujemy. Ktoś mi czasem powie, Abelard, fajnie, że o tym mówisz. No, zajebiście po prostu. Już widzę dzieci w Bangladeszu przy maszynach. A słyszeliście, że dzisiaj w Poznaniu Abelard do nas mówił? Także szykują chyba jakieś podwyżki, albo przynajmniej będą płacić za nadgodziny. I w tym momencie wbiega jakiś nadzorca do tej hali. Słuchajcie, ja nie miałem pojęcia, ja dopiero od Abelarda się dowiedziałem, że to jest wyzysk, także ja was bardzo przepraszam. Jeszcze zdążyłem zadzwonić do szefa Zary. On też przeprasza. Mówi, o, to ja nie wiedziałem. Także chuj z tymi pieniędzmi. Idźcie, ja dokończę. Nie, no wiadomo. Nawet gdybyśmy tu wszyscy jak jeden mąż przestali kupować od dzisiaj w sieciówkach, oprócz tego jednego największego zjeba, co tu siedzi, to i tak jakby... Już widzę, jak się zarząd HN-u zastanawia, coś tąpnęło na rynku, co się stało, Poznań się wkurwił. Gdybyśmy nawet wszyscy zaczęli kumować teraz u polskich producentów. Kurde, to co by to zmieniło? Polskie panie szwaczki zarabiają 1700 na miesiąc. To ja jestem patriotą, ja wolę dojechać jakieś obce dzieci, niż polskie panie szwaczki. Zresztą te dzieci muszą jakoś zarabiać, prawda? To nie jest tak, że on, przecież to nie jest za darmo. No, on, jakby przestały tam pracować, to nie wiem, musiały... żebrać o ryż, nie wiem, sprzedawać się za ten ryż. Więc lepiej to już jest tak, no przecież nic nie zrobimy. 90% korporacji na świecie wykorzystuje mniej czy bardziej pracę dzieci. No, ja mam teraz przestać dzwonić przez telefon, bo składało dziecko, albo mniej czekolady teraz, bo dzieci zbierały ziarno kakaowca? Pierdolę to w takim razie, mam tu, robię swoje carpe diem, kurwa. Idę sobie na wyprzedaże. Już nie zwariujmy, chyba ludzie, róbmy swoje i przestańmy się poczuć jakoś tam winni. Wielkie organizacje humanitarne, pamiętaj tam dziecko, jedz teraz zupę, bo dziecko w Afryce nie ma. Kurwa, no i co? Zjem zupę i co będzie miało? Pierdolę, słuchajcie, naprawdę, nie przejmujmy się tym, żyjmy po swojemu, róbmy swoje, tylko myślę sobie jedno, nie dziwmy się, że jednak większość świata chce nas zapierdolić. I jak gdzieś wybuchnie jakaś bomba w Paryżu następnym razem czy coś, to po prostu sobie tylko to doliczmy do ceny t-shirta. Przepraszam bardzo, ile ta koszulka? 16,50 i 6 osób. A gdzie? W Brukseli. To wezmę 3.